dowiedzieć się, jak komponować na diecie keto i low carb posiłki bez wpisywania wszystkiego w kalkulator, bez dokładnego ważenia, a jednak mieć takie poczucie, że to jest wszystko dobrze zbilansowane. Mamy już 40 tysięcy subskrybentów na tym kanale, bardzo mi miło, bardzo Wam dziękuję za zaufanie i dlatego postanowiłam dzisiaj podzielić się z Wami moją metodą komponowania posiłków, która jest w kursie Keto Start, bo w każdym z moich kursów moi podopieczni dostają właśnie takie zasady, jak przygotowywać posiłki, niekoniecznie wszystko ważąc, licząc, mierząc, bo są osoby, które nie lubią tego robić, ale to wszystko się ładnie zgrywa. Wiem, że ta zasada pomogła bardzo wielu osobom, dlatego chcę podzielić się nią również tutaj na kanale z Wami. Zapraszam! Zasada, która w lekkich modyfikacjach przyda nam się zarówno na ketoadaptacji, na po prostu diecie keto i również na diecie low carb. Przy ketoredukcji tą zasadę mam w kursie Schudnij na Keto osobną, inną troszeczkę, jeżeli chcecie więcej, to oczywiście zapraszam do linków, ale zostańcie ze mną, bo to naprawdę jest coś, co działa. O co chodzi? Mamy porcję tłuszczu i tym możemy kierować się, właśnie tymi porcjami tłuszczu, jeżeli chcemy w miarę dobrze komponować posiłki na dietach niskowęglowodanowych, pod warunkiem oczywiście, że wiemy też, jakich produktów unikać, czyli głównie tych bogatych w węglowodany, żeby to makro nam się dobrze bilansowało. To oczywiście zależy od tego, ile też jesz posiłków, ale jeżeli jesz 3 bądź 4 posiłki na keto, to ta zasada 4 porcji tłuszczu na posiłek będzie dla Ciebie wystarczająca. Jeżeli jesz 2 posiłki, niektórzy nawet 1, to na pewno w posiłku musisz zwiększyć ilość porcji tłuszczu do 5, 6, 7, a nawet 8. No to już czasem trzeba sobie dokładnie przeliczyć, bo to też zależy od Twojej kaloryczności. Jeżeli jesteś na low carb z kolei, to możesz jeść 3 porcje tłuszczu na posiłek i również to wtedy się będzie w miarę dobrze komponować, no bo na low carb jemy trochę mniej tłuszczu, a zazwyczaj troszkę więcej węglowodanów. No dobrze, ale co to są te porcje tłuszczu? Już zaraz wszystko będzie jasne, już Ci tłumaczę, tylko sięgnę po notatki z kursu Keto Start. Każda porcja tłuszczu to tak naprawdę produkt przeliczony mniej więcej na około 10 gramów tłuszczu. To znaczy, że jeżeli mamy 4 porcje tłuszczu w posiłku, no to właśnie będzie tam około 40 gramów tłuszczu. Jeżeli mamy 3, no to 30, więc na przykład jeżeli będziesz mieć 4 porcje tłuszczu w posiłku i zjesz tych posiłków 3, no to 40 razy 3, około 120 gramów tłuszczu i to jest taka ilość dla osób, które są na niewysokiej kaloryczności na keto, która zazwyczaj właśnie będzie to wszystko dobrze bilansować. Jeżeli oczywiście, nie wiem, trenujesz, masz wyższe zapotrzebowanie, no to potrzebujesz tego więcej, ale wtedy możesz sobie łatwo te porcje tłuszczu zwiększyć, a wciąż nie musisz dokładnie liczyć każdego posiłku i mniej więcej wiesz, ile jesz. Żeby Ci to jeszcze bardziej ułatwić, to pokażę Ci tutaj też taką ściągawkę na ekranie, więc możesz sobie po prostu zrobić screen tego ekranu i mieć pod ręką te porcje. No dobrze, to jedna porcja tłuszczu to jedna łyżka oleju, oliwy, masła, tak naprawdę nieważne jaki to będzie rodzaj tłuszczu, jedna jego łyżka to około 10 gramów. Jedna porcja tłuszczu to też 2 jajka. Jedna porcja tłuszczu to połowa awokado lub jedna porcja tłustego mięsa bądź ryby. Co to oznacza? Mniej więcej nasza pięść, Twoja pięść, każdy ma trochę inną, ale to jest około 150 do 200 gramów takiego produktu i właśnie mięso bądź ryba też w takiej jednej porcji będą zawierać około 10 gramów. Natomiast oczywiście to musi być mięso typu udko z kurczaka, a nie pierś z kurczaka. To nie musi być golonka, golonka ma w sobie więcej tłuszczu, ale takie mięso, które ma zawartość tłuszczu średnią i zazwyczaj z niego korzystamy. Więc to będzie około 100-150, czyli taka pięść, znowu mówiąc na oko, właśnie mięsa bądź ryby. 50 gramów tłustego sera.
Czyli mówimy tutaj o takim na przykład tłustym twarożku, bo jeżeli mówimy o mascarpone, to tutaj jest gwiazdeczka, 25 gramów mascarpone, dlatego że mascarpone, tak samo zresztą jak właśnie śmietana, tłuste 30, no to mają tego tłuszczu znacznie więcej. Ale tłusty ser, tak jak wiele osób właśnie jakieś sery twarogowe, tłuste czy cheddar je na diecie keto, to będzie 50 gramów tłustego sera, znowu jedna porcja. Jedna porcja to też dwie łyżki nasion. Nasiona typu słonecznik, dynia siemiołniane, nasiona konopi, mak czy sezam, wszelkiego rodzaju nasiona. Dwie łyżki tych nasion to też mniej więcej 10 gramów tłuszczu, czyli jedna porcja. Jedna garstka, ale dosłownie garstka, mniej więcej 15 gramów orzechów, to też jest jedna porcja tłuszczu. No i właśnie dwie łyżki majonezu lub tłustej śmietany. To też będzie jedna porcja tłuszczu, a także jeżeli na przykład korzystacie z mojego przepisu na zupę mocy, robicie sobie takie tłuste rosoły kolagenowe, to jedna filiżanka takiego tłustego rosołu to też jest jedna porcja tłuszczu. I zobacz, masz naprawdę sporą listę produktów, z których każdy z nich może stanowić bazę do skomponowania posiłków. Możesz też połączyć kilka i masz to podzielone na porcje tłuszczu. I obrazowo, jak to możemy teraz zrobić? Jeżeli chcę właśnie jeść 4 porcje tłuszczu na posiłek, bo mniej więcej wiem, ile potrzebuję tłuszczu na dobę w mojej diecie, dzielę sobie to na liczbę posiłków, to jedno takie danie z 4 porcjami tłuszczu, to na przykład mogą być 2 jajka, nie wiem, sadzone, mamy jedną porcję tłuszczu. Robimy je na przykład na oleju z awokado albo na maśle klarowanym na łyżce tego tłuszczu, to już mamy drugą porcję tłuszczu. Do tego dodajemy sobie na przykład jakąś sałatkę, w której mamy 2 łyżki nasion, to będzie 3 porcja tłuszczu. I albo dodatkowo na przykład polewamy to łyżką oliwy, to będzie 4 porcja tłuszczu, albo zamiast tej oliwy na przykład dodajemy sobie 50 gramów, nie wiem, sera feta, który też będzie dla nas porcją tłuszczu. I zobacz, te 2 jajka na, załóżmy, maśle plus sałatka z 2 łyżkami nasion i tłustym serem bądź oliwą daje nam to 4 porcje tłuszczu na posiłek, mamy dobrze zbilansowany posiłek. Jeżeli jesteśmy na low carb z kolei i dodajemy więcej węglowodanów, czyli na przykład do tej sałatki dołożymy sobie batata albo weźmiemy kromkę jakiegoś pieczywa razowego, no to zmniejszamy sobie te porcje tłuszczu i jemy 3 porcje tłuszczu zamiast 4. Jeżeli jemy 2 posiłki, no to znowu zwiększamy zazwyczaj te posiłki i na przykład zamiast 2 jajek pewnie ktoś zje 4 i już dodaje sobie kolejne porcje tłuszczu. Mam nadzieję, że ta zasada pozwoli Ci lepiej bilansować posiłki, jeżeli nie zależy Ci na dokładnym odmierzaniu wszystkiego. Ale pamiętaj, że jeżeli zależy Ci na schudnięciu, na redukcji masy ciała i to jeszcze jakoś w konkretnym okresie czasu, no to rzeczywiście dokładne ważenie i liczenie przynajmniej przez jakiś czas pomoże Ci uzyskać te efekty, no bo jak coś robimy na oko, to wiadomo, że to nigdy nie jest bardzo dokładne. Natomiast ta zasada sprawdziła się bardzo wielu, zarówno moim podopiecznym na indywidualnych konsultacjach, jak i moim kursantom, więc mam nadzieję, że Tobie również pomoże. Raz jeszcze dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj ze mną jesteście na kanale, komentujecie, lajkujecie, udostępniacie, to zawsze bardzo miłe i wspiera moje działania. Dajcie znać w komentarzu, czy gdzieś może spotkaliście się z tą zasadą, być może w moich kursach, bo to też jest mój autorski pomysł na te obliczenia. I czy takie materiały, takie treści edukacyjne Wam się przydają, czy będziecie z tego korzystać. A ja pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!